żony, niech pokocha snom bez słowy. Raj, raju, ta, raj, raju, raju. Przy Gminnym Centrum Kultury w Parchowie. Powstał w 1985 roku z inicjatywy Ludwiki Paszylk i Waldemara Kapiszki. I do dnia dzisiejszego jest programatorem bogatego folkloru kaszubskiego.
tradycyjną, podkreślamy. To jest muzyka tradycyjna, nie jest to muzyka folkowa, nie jest to muzyka aranżowana. Jest to muzyka, którą gramy korzystając z nagrań archiwalnych, na przykład Państwowej Akademii Nauk czy Polskiego Radia. Jeździmy też bezpośrednio do starszych muzykantów na kurpie. Od nich czerpiemy, ich nagrywamy, od nich uczymy się także śpiewać. Nie działamy przy żadnym ośrodku, przy żadnej instytucji. Jedynym, co nas spaja, to są kurpie. To jest zamiłowanie do muzyki kurpiowskiej. Stroje organizowaliśmy na własną rękę i uczymy się, tak jak mówimy, grać dla siebie i przy muzykantach. Staramy się być jak najbliżej tego źródła i mamy to szczęście, że do tego źródła możemy jeszcze dotrzeć, choć jest go już niewiele. Zagramy najbardziej popularne melodie. Będą to oberki kurpiowskie. One będą bardzo żwawe, będą bardzo proste, ale będą też bardzo żywe. Zagramy okrąglaka, zagramy powolniaka. Wszystko to, co kurpie kochają od lat i co ich właściwie przedstawia. A nie, na trzy rozśpiewamy się. Tancuj ze dziewczyno, tancuj ze dobrze, aż ci się na doszce trzazicek podrze. Trzazicek podrze, pońco skacało, nie zalecaj się, bo miejsce mało. Trzazicek podrze, pońco skacało, nie zalecaj się, bo miejsce mało. Jasiulu, aż ja urosnę, nie będzie ze ty mnie, to moją siostrę. Bo moja siostra przed tej urody, poczekuj Jasiul, bo jestem młody. Bo moja siostra przed tej urody, poczekuj Jasiul, bo jestem młody. Przyjdę przydejo do domu, do chleba nie lub. Budego struski, mu myję nuski, ja ciebie nie chcę, boś ty maluśki. Budego struski, mu myję nuski, ja ciebie nie chcę, boś ty kapela! Bella kusa, na judna ta sole, la via serena. Do ponatem pysta, per la via tresca, pare da na testa, che bella cosa na giornata e sole. Poproszę dyrektora Chojnickiego Centrum Kultury, pana Radosława Krajewicza. A o wręczenie dyplomów prosiłabym w imieniu komisji konkursowej pana Wojciecha Chylewskiego. Na początku chcielibyśmy podziękować serdecznie zespołom oraz organizacjom, które nas wsparły w tym przedsięwzięciu. Nie wiem, czy wszyscy będą z nami, ale bo niektórzy mieli do przejechania wiele drogi.
ale lokalnie podziękujemy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pawłowo i okolic. Oraz podziękowanie kierujemy do zespołu kaszubskiego Modraki z Parchowa. Za występ gościnny zapraszamy przedstawiciela. Chciałabym podziękować i przekazać informację, że wyróżnienie otrzymuje kapela Miód na Serce z gościnnym udziałem Tomka Pękali. W razie przechodzimy dalej. Wyróżnienie otrzymuje kapela Rogużanie. Raz jeszcze. Wyróżnienie dla kapeli Szczyrzycanie. Wiem, że Szczyrzycan już nie ma z nami, ponieważ musieli udać się, bo mają do przejechania daleką drogę. Kapela Pinkowianie, również wyróżnienie. Zapraszamy do nas. Przechodzimy do podium. Trzecie miejsce dla kapeli zespołu kaszubskiego Modraki z Parchowa. Gratulacje. Miejsce dla kapeli kaszubskiej Purtki z Chojnic. Tutaj przechodzimy do drugiego miejsca, bo trzecie miejsce oczywiście było ex aequo, jak Państwo zauważyli. Drugie miejsce otrzymuje kapela Krążałka z Biłgoraja. Pierwszego miejsca otrzymuje kapela Swat. Gratulacje. Kapele Swaty. Oczywiście poprosimy o finałowy koncert, króciutki. A zaraz po koncercie będziemy chcieli też wręczyć nagrodę dla publiczności i od publiczności dla wybranej kapeli.